trzeba bardzo troszczyć się o to, żeby sobie stawiać takie podstawowe pytanie o miejsce Boga w moim życiu. Bo temu służy pielgrzymka, żeby człowiek wartościował. Uczył się stawiać pytania takie poważne. Kim jestem? Kim dla mnie jest Pan Bóg? I jak potrafię zachować pierwsze przykazanie, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I potem, czy stawiam wartości duchowe na pierwszym miejscu, czy wartości doczesne. I tego życzę wszystkim pielgrzymom duchowym i tym, którzy będą się łączyć i także wędrować tu dzisiaj na pierwszym etapie i potem na ostatnim z Częstochowy, do Częstochowy w ostatnim dniu. A w międzyczasie niech się modlą gorąco o to, byśmy właśnie tak umieli wartościować jako prawdziwe dzieci Boga. Szczęść Wam Boże.